Dobra, uwaga, lecimy. Tak, jest wszystko pięknie. Patrz, to jest asystent, widziałeś to? Czuję się jak Doda. Ja bym jeszcze nie mogę. No to dobrze jest, sobie. Dobrze jest. Tylko czoło troszeczkę. Gitara. Duszno tu strasznie chyba od tych dzieci też. O, też taka... Jest to jakiś chłopak? Ogarnięty żaden. Adaś. Stała z najważniejszym. Ale czekajcie, gdzie musi świecić czerwony? Teraz się nie świeci. No, ale to nie ma się świecić czerwony, no hola. Wyłącznik zaślepili. Jest wyłącznik. Coś takiego powiem, że chcę bronić słowa wielkiego uznania za aktywność lokalnego społeczeństwa, koło gospodarki. To najlepiej mówię swoimi słowami. Okej, okay, to już lepiej, żeby ja trzymał. To nie będzie spadać, tak? To ja panu chcę. Pan zasłania to jeszcze. Aktywność na rzecz lokalnego społeczeństwa. Koła gospodyń wiejskich w życiu każdej wsi są... Tradycje dzielą się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami, a także organizują życie społeczne, kulturalne. To już jest tradycja, że wasza szkoła organizuje koncert kolęd. Był już. Czemu pan tak na mnie patrzy, nie? Jest pierwszy? Dobra. Nie, oni mogą sobie, to nie przeszkadza nam. Ale fałszują, Jezus Maria, bo się stroją, no. No bo stroją. No wiem, ale mi łeb pęka. Znaczy, chcieliśmy zainicjować. Chciałem zapoczątkować tym wydarzeniem taki cykl. Okej. Okay. Oczywiście, że... co ja chciałem powiedzieć? Mi jako rady, przewodniczącego Rady Powiatu, no najłatwiej jest zainicjować, zapoczątkować takie spotkanie. Jest, ale wy jesteście wstrętni, normalnie. Jakby co, to będzie ucinane i tak dalej. Jeśli ktoś chciałby popróbować sobie swojej... można to? Będziemy tam prezentować zarówno, uczyć, zarówno obsługiwania w czasie, mogę to jeszcze, możemy to wyciąć i to wyciąć. Chcę mieć te. Jajka. Opowiedz, jak się czułaś, jak było, które momenty były najlepsze. Nie wiem, co mam mówić. Czekaj, nie mogę, nie wiem co. Takie wspólne współzawodnictwo, takie wspólne przyjaźnie i dobra, i tyle. Słuchaj. Dawajcie. Mikrofon nie będziesz potrzebowała. Tak, tak, będziemy sobie podawać. Musimy. Ty jesteś daleko ode mnie, za daleko. Nie, ode mnie. Nie. Aha, czyli to będzie ten czas na takie... Tak. Okej, dobra. Ilu zawodników u was... Czekamy na innych zawodników. Już zbliżają się kolejni zawodnicy. Witam Pani Burmistrz. To są reprezentacje poszczególnych... O, przepraszam. No bardzo proszę. No tak czasami jest, dziewczyny. To z domu dzwoni pewnie. Może coś ważnego. Jak żona, to na pewno ważne. One nie dzwonią. Żony nie odebrał. No pewno. No. Proszę. Że według słów ówczesnego członka Narodowego Komitetu Na pewno spotkanie z takim wielkim mistrzem modelarstwa, to dla mnie laika jest na wielkim, wielkim tutaj... Jak się cieszę, że was widzę, to nie, że to jest tylko was. Naprawdę. Jaja, ale robisz. Naprawdę, co, ja byłem zaskoczony. Naprawdę, wiesz, mało to mnie zaskakuje w ten sposób. Ej, co się tam rusza w środku? Co mam mówić już? Z okazji tegorocznych egzaminów dojrzałych. Już? Czekaj.
Z okazji tegorocznych egzaminów dojrzałości nasza telewizja przeprowadziła sądne między maturzystami. Z okazji tegorocznych egzaminów dojrzałości nasza tele... Ale Brek jeszcze będzie grał! W tym roku mamy 40 wolontariuszy pełnoletnich z puszkami i mnóstwo osób zaangażowanych i stojących obok tych, którzy zbierają puszki. Doktor habilitowany nauk medycznych Małgorzata Janas-Kozik, kierownik oddziału klinicznego psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego, katedry psychiatrii i psychoterapii w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Oddział jest posadowiony w Centrum Pediatrii imieniem Jana Pawła II w Sosnowcu.